Minister sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdza. To już jest ostatni etap. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar w poniedziałek, 6 maja, był gościem w programie Fakty po faktach na antenie TVN24. Polityk koalicji rządzącej odniósł się w nim do kwestii nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Co powiedział? Bodnar na antenie TVN24 potwierdził, że prowadzi rozmowy z kancelarią prezydenta, których przedmiotem jest poparcie nowelizacji ustawy o KRS. Nowelizacja ustawy o KRS. Bodnar o rozmowach z kancelarią prezydenta. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyznał podczas rozmowy, że prowadzi ze środowiskiem prezydenta Andrzeja Dudy rozmowy w sprawie nowelizacji ustawy o KRS. Tak, to potwierdzam. Może ja nie nazwałbym tego negocjacjami, ale proszę zauważyć, że pan prezydent nieraz mówił, że jeżeli będą przedstawiane jakieś fundamentalne ustawy dotyczące sądownictwa. Zresztą na zaprzysiężeniu rządu 13 grudnia to mówił, to żeby z nim to wcześniej skonsultować, wskazał. Minister sprawiedliwości o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa, ostatni etap. Podkreślił jednocześnie, że to jest już ostatni etap, kiedy można jeszcze coś z panem prezydentem skonsultować i nie narazić się na ryzyko weta. Spotkałem się z panią minister, Małgorzatą, redaktor, Paprocką 3 maja, w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim też przez chwilę rozmawialiśmy na ten temat. I faktycznie takie rozmowy się toczą, dodał. Zaznaczył, że liczy na to, że jednak pan prezydent uzna, że ta ustawa o KRS i stworzenie, uleczenie tego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, jest ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa polskiego i przywracania praworządności. Minister sprawiedliwości wskazał też, co to jest ważniejszym elementem prowadzonej dyskusji w sprawie KRS. Tak naprawdę najważniejszym punktem sporu to jest kwestia tego, czy sędziowie, którzy mogliby być kandydatami do Krajowej Rady Sądownictwa, to powinni być tylko i wyłącznie sędziowie powołani przed 2018 rok, czyli nie neosędziowie, podsumował.